Iha, Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Startujemy. Wyobraź sobie, że uczestniczysz w biegu. Stajesz na linii startu, patrzysz, dochodzi kolejny zawodnik. Kolejny, kolejny. Nagle w ciągu paru chwil okazuje się, że jest ich miliony. Nagle patrz, strzał, biegniecie. Walka jest zacięta, dystans nie jest długi. Ty zwyciężasz. Jesteś pierwszy. Wyobrażasz sobie taką sytuację? Ty z wielu milionów pierwszy. Możesz Ci powiedzieć, że ta sytuacja miała miejsce w Twoim życiu. W ten sposób się począłeś. Wygrałeś swoje życie. Spośród milionów innych plemników dotarłeś na miejsce pierwszy i jedyny. No, chyba, że jesteś z bliźniaków. Widzisz, od momentu, kiedy zaczęło się Twoje życie, zaczęło się ono od zwycięstwa. Jesteś urodzony po to, żeby zwyciężyć. Czy tak się stanie, czy nie, jednak zależy od Twojego życia. Widzisz, kiedyś pojawiłeś się na tej planecie, pojawiłeś się w łonie swojej matki, dlatego że zwyciężyłeś. Więc kontynuuj to. Wiele wspaniałych historii można powiedzieć, ale chcę dzisiaj pokazać na pewne kluczowe elementy, które sprawiają, że w życiu zwyciężamy, czy nie. I to zwycięstwo może dotyczyć po prostu wszystkiego, czego chcesz. Może dotyczyć relacji, biznesu, finansów, zdrowia rekreacji, przyjaciół, czegokolwiek. Widzisz w pewien symboliczny sposób można powiedzieć, że tak samo jak Izraelici wyszli z ziemi egipskiej, tak samo ty wyszedłeś z łona swojej matki na świat. I widzisz, oni wyszli z ogromnym entuzjazmem. Chcieli wejść do ziemi obiecanej, wiedzieli, że to wspaniała ziemia. Czas przejścia przez pustynię było około sześciu tygodni, licząc już tak naprawdę na na i krócej można było przejść ten dystans w trzy tygodnie, im to zajęło 40 lat. Dlaczego? Gdzieś po sześciu tygodniach Przyszli do miejsca W którym Była już ziemia obiecana No i wysłali dwunastu wywiadowców tak, Po jednym z każdego plemienia I co jest niesamowite W czwartej mojżeszowej trzynastym rozdziale W 23 wierszu pisze Co zrobili ci wywiadowcy Przybyli do doliny Eszkol Nie martw się jeżeli nie wiesz gdzie to jest Ja też nie za bardzo I ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Wyobrażasz sobie, co to była za gałąź krzewu winnego z jedną kiścią, którą dwóch niesie na drążku? I widzisz, kiedy przybyli oni, tych dwunastu, tak? Dziesięciu jednak, mimo to, to, że to widzieli, było negatywnie nastawionych dwóch pozytywnie. Tych dwóch zaczęło tak. Przybyliśmy do ziemi, o której, Mojżeszu, nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko, miód, to są jej płody. A tych dziesięciu dozdało. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane bardzo wielkie. Trwa tam dyskusja, wchodzić czy nie wchodzić, i rozstrzygające, kiedy lud zdecydował, że nie wchodzić, były takie słowa. Widzieliśmy tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Bullshit! Bullshit, bullshit, bullshit. Czyli mówiąc po polsku, nieprawda. Widzisz, co oni mówią, tych dziesięciu, i czym przekonali cały naród? Powiedzieli tak: Wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. Widzisz, to co powiedzieli tutaj, całkowita prawda. To, jakim oni się wydawali sobie, to oczywiste jest. Oni się wydawali sobie jak szarańcza, jak nic nieznaczące. Tylko, że zapomnieli o jednym. Szarańcza jest tak straszliwa, że człowiek, który jest o wiele większy od szarańczy, dysponuje różnymi środkami, kiedy szarańcza, plaga szarańczy przychodzi w jakieś pola, a ludzie są przerażeni. Ale mniejsza o to. Istotne jest coś takiego. Kiedy oni powiedzieli, że wydawali się sobie jak szarańcze. I takimi też byliśmy w ich oczach. Skąd oni mogli wiedzieć, jak ci mieszkańcy Ziemi obiecanej widzieli ich? Przecież byli wywiadowcami, zrobili to tak, żeby ich nikt nie widział. No i możemy dyskutować: mieli rację, nie mieli racji. Księga Jozłego, czyli 40 lat później, zaczyna się od tego, że wchodzą do ziemi obiecanej, znów wysyłają wysłańców, tym razem dwóch. I oni są ukryci przez, przed, przez Rahab. I w księdze Jozuego w drugim rozdziale pisze Rachab, dlaczego im pomaga. Drugi rozdział 9 wierz. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padna nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Zobaczcie, przez 40 lat Izraelici nie chcieli wejść do ziemi obiecanej, bo bali się tych ludzi, którzy tam mieszkają. A przez 40 lat ci ludzie bali się Izraelitów. Jaja, co? Widzisz, lęk to jest negatywna wiara. Lęk sprawia, że boisz się rzeczy, które są właściwe i wchodzisz w rzeczy, które nie są właściwe. Widziałem to już tak wiele razy, tysiące razy pracując z ludźmi, ale też widziałam to wiele razy niestety w moim osobistym życiu. Kiedy się czegoś boisz, wyobrażasz sobie najgorsze scenariusze i nie wchodzisz w to, tymczasem najgorszy scenariusz jest w tym, w co wchodzisz, ponieważ zawsze kiedy jesteś motywowany lękiem, to jesteś motywowany negatywną wiarą, czyli wiarą w to, że ci się nie uda. Okej, okay. ale skąd wzięło się to, że oni i wielu ludzi nie wchodzi do swojej ziemi obiecanej, mówiąc symbolicznie, czyli nie wchodzi do takiego życia, w którym są szczęśliwi, zadowoleni, zamożni, mający wspaniałe relacje, pasjonującą pracę i tego typu rzeczy? Dlaczego? Ponieważ źle postrzegają siebie. Tak jak ci, jesteśmy jak szarańcza, jesteśmy mali, jesteśmy do niczego, a tam ci są potężni i w ogóle z nas kpią. No, niekoniecznie. Niekoniecznie. Widzisz, jak wzmocnić sobie to poczucie własnej wartości i poczucie, że się uda? Zobacz, oni przyszli i z tej ziemi obiecanej przynieśli takiście winogron. A oni mogli sobie wspomnieć, jak byli uciskani w Egipcie, a jednak wyszli stamtąd. A oni mogli sobie przypomnieć tą potężną armię faraona która utonęła w Morzu Czerwonym. Oni mogli sobie przypomnieć, kiedy brakowało im wody, Mojżesz ze skały wyprowadził wodę. Kiedy brakowało mięsa, Bóg sprowadził przepiórki. Kiedy brakowało manny, czyli jedzenia codziennego, codzienne jedzenie się pojawiało. Mogli sobie to wszystko przypomnieć, ponieważ, powiedzieć, ponieważ to się wydarzyło i tutaj zwyciężymy. Albo mogli sobie powiedzieć, a... Oni są potężni, więc nam się nie uda. To wszystko zależało od tego, co mówili sami sobie. Jest coś takiego jak duplikacja pozytywnych emocji. W skrócie DPE, czy jakkolwiek to chcesz odmienić, to łatwiej możecie będzie zapamiętać. Co to jest duplikacja pozytywnych emocji? To jest po prostu przypominanie sobie tego, co już osiągnąłem kiedyś w przeszłości, i mówienie sobie, ponieważ tamto mi się udało i teraz też mi się uda. Widzisz, a to nie jest takie naturalne. Kiedy się rodzisz, nic nie jest naturalne. Więc niestety w naturalny sposób często mówimy sobie tak, ponieważ tamto mi się nie udało i to mi się nie uda. Mówiąc zupełnie szczerze, tak bym do tej pory nie mówił szczerze, nie? Mówiąc, ale mówiąc już tak zupełnie szczerze, co o tym myślę? Myślę tak. Jeżeli tak naprawdę to nie ma związku, że ci się w przeszłości udało, przeszłość to nie jest przyszłość. Jeżeli ci się w przyszłości udało, nie znaczy, że ci się w przyszłości uda. Tak samo jak ci się w przeszłości nie udało, nie oznacza, że ci się w przyszłości nie uda. Przeszłość nie ma związku tak naprawdę w dużej mierze z przyszłością. Natomiast związek ma to, co mówisz sobie teraz. Jest przeszłość, spoglądam w udane rzeczy, spoglądam w tą potężną kiś winogron, coś, co mi się udało. Jeżeli nic się nie udało, to przypomnij sobie swój sam początek, którego pewnie nie pamiętasz. Wygrałeś wyścig. Z miliona ty jesteś zwycięzcą. Ewentualnie twój brat, siostra, bliźniak. No jakkolwiek. O co chodzi? Przypominasz sobie przeszłość i mówisz sobie, ponieważ tamto się udało i to się uda. Wiesz, no Biblia często o tym mówi, natomiast Biblia tutaj używa takiego argumentu, który no, nie dla każdych może być sensowny, dla mnie jest bardzo, że Bóg się nie zmienia i skoro Bóg pomógł mi w tamtej sytuacji, to Bóg pomoże mi w tej sytuacji. No ale szanując stąd, że nie każdy nie każdy musi tutaj mieć taki sam obraz Boga więc tylko to wspomnę dla tych dla których ma to sens natomiast nieraz się zastanawiałem co jest tym kluczem do tego, że jedni powiedzą sobie tak uda mi się, a drudzy powiedzą, że nie, nie uda mi się myślę, że taki zdrowy bunt jest sednem że sednem jest zdrowy bunt Jozue i Kale byli zdesperowani żeby wejść do ziemi obiecanej Mojżesz był tak zdesperowany, że nie wszedł. Wszedł dopiero 1500 lat później. 1500 lat po swojej śmierci wszedł Mojżesz do Ziemi Obiecanej. Nie wiem, czy o tym wiesz. W jaki sposób? Kiedy Jezus przyszedł na świat, na Górze Przemienienia spotkał się z nim Mojżesz i Eliasz. Góra Przemienienia była na Ziemi Obiecanej. Mojżesz i Eliasz tam przyszli, więc byli. No dobra, to dla takich koneserów Biblii, ale mniejsza o to. Chodzi o to, że musisz się drowo zbuntować na sytuację, która jest zła i powiedzieć sobie: koniec tej sytuacji. Wygram. Zmienię ją. Pokonam. Zwyciężę. W końcu postanowiłem, że to sprawdzę, gdzie to jest, i sprawdziłem właśnie przed chwilą. Kasia Kowalska w utworze To, co dobre. Śpiewa to kilka razy. Zaczyna to, że wszystkim nam brakuje szczęścia. Masz to, na co godzisz się. A w pewnym momencie zmienia słowa i śpiewa: Wszyscy tak pragniemy szczęścia. Masz to, na co godzisz się. Właśnie. To pragnienie szczęścia, to pragnienie zadowolenia, pragnienie satysfakcji jest w życiu człowieka. I jeżeli zgodzisz się z tym, żeby iść za tym pragnieniem i szukać tego szczęścia, nie poddać się, szukać zwycięstwa, szukać rozwiązania, zwyciężysz, choć walka często nie będzie łatwa. Natomiast, kiedy sobie powiesz, a to się nie uda, wiedziałem, że tak będzie, i godzisz się na sytuację, w której jesteś, no to się nie uda. Więc to od ciebie zależy, jaką decyzję podejmiesz. Godzę się na to, w czym jestem, czy nie godzę się? Jeżeli nie, to walczę. I teraz, kiedy walczę, to muszę wiedzieć, że walka to nie jest siedzenie na bujanym fotelu i mówienie sobie, ach, pokonam te wszystkie przeciwności. Nie wiem, jak ty masz, ale kiedy ja pokonuję jakieś życiowe przeciwności, to po prostu naprawdę jest źle. Pamiętam kiedyś z moim kumplem, byliśmy w bardzo trudnej sytuacji i on wtedy powiedział tak: Słuchaj, za jakiś czas będziemy się z tego śmiali. Wtedy nie było mi to do śmiechu. Ale teraz staram się, przynajmniej się staram, co jakiś czas, kiedy jest bardzo trudno przypomnieć sobie to i powiedzieć sobie, skoro tamta sytuacja teraz, mogę sobie siedzieć na bujanym fotelu i po prostu wspominać tą sytuację. Tak samo mogę teraz powiedzieć w tej sytuacji, wow, dam radę, jakoś to przejdę. Moje uczucia mówią co innego, ale to tak naprawdę ja panuję nad emocjami, a nie emocje nade mną. Więc pamiętaj, że walka to walka. tak? Ktoś przyrównał, że niektórzy myślą, zanim coś osiągną, że wystarczy zacząć podróż, a już jesteś na miejscu. No nie. Mówi to tak: wyobraź sobie, że wsiadasz na statek i chcesz dopłynąć na Hawaje. Wsiadasz na ten statek, bierzesz sobie jakiś leżak. Siadasz na słońcu, smarujesz się olejkiem i przyglądasz się ludziom, którzy przychodzą. Dziwicie, się, że chodzą tak szybko, jakimś takim wojskowym krokiem, są jednakowo ubrani. Zaczynajcie trochę dziwić ten statek, te długie wystające lufy, i nagle się orientujesz, że to jest statek wojenny. Idziesz do głównego oficera i mówisz: Kapitanie, o co chodzi? Przecież płyniemy na Hawaje. Mówi: Tak, Hawaje są nagrodą, ale po drodze będziemy walczyć. Widzisz, jest nagroda w życiu, ale do nagrody dochodzisz przez walkę, dlatego nie pomyl nigdy tego. To, że coś zaczynasz nawet z wielkim entuzjazmem. Ja zauważyłem, zawsze uważałem, że jestem średnio normalnym człowiekiem, więc uważam, że to, co mi się średnio normalnie przydarza, przydarza się też innym, a przynajmniej tak się pocieszam. W każdym razie zauważyłem, że im większy entuzjazm na początku, tym większe przeciwności później. Myślę, że ten entuzjazm jest taką zachętą do tego, żeby później się nie poddać. Więc pamiętaj o kilku elementach, które pomagają mi i myślę, że pomogą też Tobie. Że przegrana stanowi część zwycięstwa. Mówiłem już o tym wcześniej, tak, w jakiejś audycji, że dla mnie przegrana to informacja zwrotna o tym, że coś nie działa w taki sposób albo nie działa za pierwszym razem. Różnie to już trzeba tam się przyjrzeć, ale chodzi o to, że przegrana jest częścią zwycięstwa. Nie jesteś w stanie być zawsze idealny, nie jesteś w stanie być zawsze nieomylny, po prostu nie jesteś w stanie. Odpuść sobie, jesteś tylko człowiekiem. Czasami się pomylisz, czasami się nie uda, czasami coś skrzaczysz. To jest część procesu. Więc przegrana, przegrana stanowi część zwycięstwa i to co jest ważne, że to jest częścią pewnego procesu. Ja patrzę na zwycięstwo nie jako na jednorazowe wydarzenie. Im dłużej żyję, tym bardziej to widzę, że są jakieś takie przełomowe momenty w życiu, przynajmniej w moim, które coś zmieniły, istotnego, ale wiem, że doszedłem do tego przez pewien proces. Czasami byłem w tym samym miejscu i w tej samej sytuacji co wielu innych ludzi, i czasami to ja, a czasami to oni dobrze tą sytuację wykorzystali. Dlaczego ktoś wykorzystał dobrze daną sytuację, w której się znalazł? Dlatego, że wcześniej przygotowywał się, nawet jeżeli nie wiedział, że ta sytuacja nastanie, ale kiedy przyszła ta okazja, to on był właściwym człowiekiem we właściwym miejscu. Nie wystarczy być we właściwym miejscu, trzeba być właściwym człowiekiem. Druga rzecz. Im bardziej się nastawiasz na to, żeby walczyć, tym częściej zwyciężasz. Im bardziej się nastawiasz na to, żeby walczyć, tym częściej zwyciężasz. Ponieważ rozumiesz, że to jest walka, więc już pewnymi rzeczami się nie przyjmujesz, pewne robią na Tobie mniejsze wrażenie. A pewne istotne zagrożenia rozpoznajesz szybciej. Więc to Twoje nastawienie do tego, żeby rozumieć, że to jest proces i że zwycięstwo jest ukoronowaniem procesów, którymi porażka ma miejsce. Druga rzecz, że im częściej walczysz, tym częściej wygrywasz, ponieważ robisz się coraz lepszy w tym. Wszystko, co powtarzasz, staje się w tym coraz lepszy. To jest podstawa. Natomiast bardzo ważna rzecz, o której wielu ludzi zapomina, Myślę, że tak ludzie do 30, po 30 zaczyna się to zmieniać, chociaż często człowiek nie rozumie, co się zmienia. Koło 40 już zaczyna rozumieć. Więc ty możesz zrozumieć to wcześniej, że zwyciężysz, ale nie w pojedynkę. Potrzebujesz zespołu. Widzisz, oni weszli. Było trzech ludzi, którzy chcieli wejść do Ziemi Obiecanej: Mojżesz, Jozue i Kaleb, jednak pozostały narod, pozostała część narodu nie chciała wejść. I oni nie mogli sami wejść. Dopiero kiedy zmieniło się i było nowe pokolenie, oni weszli. Więc rzeczy nie osiągniesz sam. Dla tych, którzy myślą, że wszystko osiągają sami, chciałbym tylko delikatnie przypomnieć, że nie przyszli na Ziemię sami. Ktoś ich stworzył. I wiesz, to nie mam na myśli aż tak odległego kogoś jak Bóg, który stanowi pewne prawa natury, dzięki którym ludzie powstają. Chodzi mi bardziej o Twoich rodziców. Tak? Ludzi, którzy cię poczęli. I tak samo jest w życiu. Cokolwiek potrzebujesz w życiu osiągnąć, potrzebujesz do tego innych ludzi. Więc to zrozumienie jest bardzo ważne. I to bym dał jako trzeci punkt. Zrozumienie, że w życiu nie osiągnę rzeczy sam. Jak mówił taki nieżyjący już pastor, Bill Horsby, powiedział kiedyś tak bardzo, lubię te słowa. Wszystko jest możliwe dla tego, kto nie musi tego zrobić sam. Wszystko jest możliwe dla tego, kto nie musi tego zrobić sam. Czwarta rzecz, ponieważ już kiedy zaczyna do nas docierać, że rzeczy nie zrobimy sami, rozumiemy, że potrzebujemy innych ludzi. Jedno z ważniejszych zrozumień dla mnie w życiu jest takie, że potrzebujemy te zasady współpracy z innymi ludźmi oprzeć na zasadzie zwycięzca zwycięzca. Albo nie robimy interesów, też jest w porządku. Więc, im na lepszych zasadach oprzesz Twoje relacje z ludźmi, to będziesz miał więcej przyjemności ze zwycięstwa. Owszem, można osiągnąć zwycięstwo kosztem innych ludzi, ale to zwycięstwo jest tak naprawdę porażką. Jest częścią procesu, w którym masz zrozumieć, że w ten sposób się nie działa. Natomiast, kiedy osiągniesz sukces i masz z kim ten sukces świętować, i to jeszcze bardziej zbliżycie się do ludzi, to ta synergia i to nakręcanie jest tak potężne, że wydaje się już dla takiego zespołu, że nie ma rzeczy niemożliwych. I w pewien sposób jest to prawdą. W pewien sposób jest to prawdą, że nie ma rzeczy niemożliwych. I to jest ta piąta rzecz, zasada synergii. Czyli im bardziej ty i twój zespół jesteście nakręceni na zwycięstwo, i odnosicie jakieś zwycięstwo i świętujecie, tym łatwiej będzie wam pokonywać tą siłę entuzjazmu, tą pr tym prawem serii kolejne zwycięstwa. Jim Collins w swojej świetnej książce od dobrego do wielkiego. W ogóle książka jest świetna. Jim Collins napisał kiedyś książkę jakąś tam inną. O firmach, które powstały od takiego, wiesz, od zera, i w bardzo krótkim czasie. Nie wiem, co znaczy bardzo krótki czas, wyobrażę sobie, że kilka lat, stały się megakorporacjami. No, nie wiem. Co, o co chodzi, ale mo może to chodziło o Microsoft, może o Google, nie wiem. Może to była ciocia Google, nie wiem. W każdym razie w ten sposób wystar wystartowały i on to przebadał, opisał w książce. Książka była wielkim sukcesem, bestsellerem. Zrobił taką imprezę, byli jego znajomi i był tam jeden znajomy, który był takim człowiekiem, którego wszyscy szanowali, ale każdy się bał go zapytać o opinię, ponieważ ten człowiek mówił, prosto z mostu to, co myślał i bardzo często miał w tym rację. No ale Jim Collins pisze, czułem się już tak pewny, to był tak wielki sukces, to był bestseller przez kilka tygodni, więc podszedł do tego znajomego i mówi, co myślisz o tej książce? On mówi, wykonałeś fantastyczną, cudowną, rewelacyjną, nikomu niepotrzebną pracę. Mówi, aż gul mu się zagotował. Mówi, dlaczego? Mówi, dlatego, że ta książka nikomu nic nie da. Firmy, które zaczęły Właśnie w ten sposób, że od razu wystartowały i im się dobrze udało, nie czytały takich książek, a jednak im się udało. Ci, którzy już natomiast mają firmy, które od lat się toczą i nie mogą wejść na wyższy poziom, nie są w stanie tego zrobić, ponieważ musiałyby zlikwidować firmy i zacząć od początku, a to już jest często niemożliwe. Bardzo ubodła go ta uwaga, pomyślał sobie, ten to zawsze czepia się czegoś. Jednak widzisz, to jest fajne, jeżeli dobrze przyjmiesz krytykę. Kiedyś czytałem taką opowieść, oczywiście wymyśloną, jak to gość sobie idzie i z palmy spada mu kokos na głowę. I on bierze ten kokos, rozcina go, wypija mleczko, zjada miąż, a z tej skorupy robi sobie piękny wazonik. I konkluzja to była w książce De Mello, śpiew ptaka była taka: Dziękuję za krytykę. Ze wszystkiego możesz wyciągnąć coś dobrego. No i Jim Collins mógł się rzeczywiście obrazić, ale on zaczął nad tym myśleć i pomyślał sobie, wow, rzeczywiście. Czy są firmy, które przez długo funkcjonowały na jakimś poziomie, albo ledwo się kulały i potem stały się mega firmami. I zaczął takie firmy badać. I napisał książkę od dobrego do wielkiego. I ta książka stała się bestsellerem, który pobił wszystkie inne bestsellery i utorowała mu drogę do międzynarodowej kariery. Wiesz? Kilka zdań mądrego przyjaciela. W każdym razie, w książce od dobrego do wielkiego, on pisze o kilku zasadach, które spotkał, i mówi: Tak, wielu ludzi myśli, że trzeba mieć właściwą wizję i zebrać do niej ludzi. A on mówi: A z mojego doświadczenia, w znaczeniu przebadania tych różnych filmów, wynika, że trzeba mieć właściwych ludzi, i wtedy dotrze się zawsze do właściwego celu. Czyli mówiąc obrazowo, on to używa takiego obrazu. To nie jest tak, że wszyscy wsiadamy do autobusu, który ma jechać do Wrocławia, tylko to jest tak, że kilku fajnych kumpli wsiada do autobusu i mówi, dokąd jedziemy. Mówi, i kiedy ludzie jadą razem i kiedy dobrze się z sobą bawią, to, to to jest wspaniałe. Mówi, kiedy musisz kogoś motywować, to znaczy, że to jest niewłaściwa osoba. Oczywiście wiem, sam się nie zgadzam z uproszczeniami, natomiast Powiem szczerze, ja przez lata byłem zwolennikiem zasady, mamy jasną wizję, zbieramy do tego ludzi i idziemy razem. I do dzisiaj bardziej się przychylam w tą stronę. Jednak zgadzam się całkowicie z zasadą, że muszą być to właściwi ludzie. Czy to, bo co to oznacza, że nie trzeba ich motywować? To znaczy, że wszyscy zawsze mają entuzjazm i z rana po prostu ze śpiewem na ustach przychodzą do pracy? Nie, niekoniecznie. To oznacza po prostu, że ludzie mają w sobie wewnętrzną motywację, powód, dla którego coś robią i chcą. I oczywiście każdy przywa chwilę zniechęcenia, trudności. Każdego czasami trzeba zmotywować albo opieprzyć. Chodzi tylko o to, że ci ludzie chcą sami siebie i nie musisz ich ciągnąć za uszy. I to jest genialna myśl. I takim zespołem naprawdę musisz możesz dużo osiągnąć. Zobacz, władcy pierścieni chociażby, tak? Władca pierścieni. Niedługo wychodzi hobby, na którego czekam. No ale w każdym razie. Yy, Ładna pieśń. Też się zaczyna od tego, że najpierw stworzono drużynę. A później dopiero była misja. Więc to takie uwagi, parę uwag. Myślę, że mogą ci się w życiu przydać. Czy masz swoją drużynę? Czy masz ludzi, z którymi rozmawiasz? Wiesz, to jest niesamowite. Ja wczoraj jechałem właśnie do Wrocławia, stąd może na przykład z Wrocławiem. Rozmawiałem sobie z moim bratem przez telefon jadąc. Rozmawialiśmy o kilku rzeczach, i kiedy skończyłem. Mój umysł jeszcze ciągle pracował na fali tego, o czym rozmawialiśmy i genialna myśl zaświtała mi w głowie. Czy ona będzie rzeczywiście genialna za parę miesięcy? Pewnie się przekonam. Ale wiem, że na skutek tej rozmowy zobaczyłem coś, czego nie, nie widziałem wcześniej. Więc ważne jest mieć takich ludzi, którzy są twoim zespołem i, i pomagają ci. No właśnie, ale w tym jesteś urodzony, żeby zwyciężać. I jest jedna rzecz, o której prawie nikt nie mówi. Albo ludzie tego nie rozumieją, albo tego się wstydzą, albo chcą to ukryć, nie wiem. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy. A Opowiem jej za chwilę. A teraz chcę powiedzieć o trzech rzeczach. Pierwsze, mówiłem, że spotkanie z Kamilem Cebulskim jest w najbliższą sobotę, 6 października we Wrocławiu, od 10 do 15. Kamilo, opowie swoją historię, powie trochę o kreatywnych metodach zdobywania finansów. Natomiast grupa, która się zebrała, jest dosyć kameralną grupą i to jest świetna grupa do tego, żeby sobie podyskutować, porozmawiać. Wiecie, taka luźniejsza atmosfera dużo więcej da. Ostatnio rozmawiałem wczoraj z człowiekiem, który mówi, a nie idę, będzie jakiś spęd, przyjdzie pewnie dużo ludzi. Ja mówię, wiesz co, aż tak dużo chętnych nie ma, może dlatego, że w kwietniu robiliśmy, natomiast trochę ludzi jest i wiesz, i on mówi, wow, no to przychodzę, taka kameralna atmosfera mi odpowiada. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wynająłem salę, gdzie jeszcze mam pięć wolnych miejsc. Pięć. Więc do poniedziałku jeszcze, jeżeli chcesz to, na mojej stronie www.koach.pl możesz dowiedzieć się więcej. Druga rzecz, druga i trzecia rzecz, to są wielkie promocje, mega promocje, które trwają tylko tydzień. Robię różne Skype'owe szkolenia i chcę zrobić szkolenie Życie Pełne Pasji. Trzy godziny to trwa i możesz to kupić w jednej trzeciej ceny. Normalnie takie szkolenie kosztuje 300 zł, możesz je kupić za 100 zł. I jeszcze w promocji możesz dostać bardzo tanie książkę Życie Pełne Pasji. Natomiast czas na zgłaszanie jest ten tydzień, ten, który teraz jest. Przez tydzień jeszcze przyjmuję zgłoszenia. I ostatnia mega super promocja. Mam takie szkolenie Przemawiaj z pasją. Można je zrobić scape'owo, można zrobić je pół skipowo, pół jeden na jeden, można zrobić jeden na jeden. W każdym razie, jeżeli potrzebujesz lepiej się komunikować z innymi, poprawić swoje relacje, nauczyć się słuchać i nauczyć się mówić tak, żeby inni słuchali, to wejdź na moją stronę. Tam napisałem 15 umiejętności, których uczę w czasie tego szkolenia. I jest super, mega promocja. Normalnie ten program kosztuje właśnie, a teraz kosztuje o 1 trzecią mniej. O jedną trzecią mniej kosztuje ten program. Jeżeli jesteś chętny, napisz. Być może skorzysta z tego, a być może z jakiejś części. W każdym razie, wracamy teraz do tego, co jest sednem. Urodzony by zwyciężyć, rzecz o której się prawie nie mówi, to jest śmierć wizji. Śmierć, wizji, śmierć, marzenia, cokolwiek. A propos marzenia, to na Facebooku taka dygresyjka, żeby podnieść poziom Twojej ciekawości. Na Facebooku ostatnio ktoś przysłał mi takie z, z zdjęcie, gdzie kobieta, taki mały kilkuletni chłopak, patrzy na nią, ona się zatrzymała, patrzy na niego i on mówi: Mamusiu, miałaś kiedyś marzenia? Marzenie? Ona mówi: Tak, miałam. I co się z nim stało? Stoi teraz przede mną i zadaje pytania. Genialna rzecz. W każdym razie, śmierć wizji. W pewnym momencie każda wizja umiera. Jezus przed na świat, mówił, że Bóg jest fajny, dobry, wszystko będzie dobrze: ci, którzy chcą, pójdą do nieba, ci, którzy nie chcą, nie pójdą, więc dla każdego coś dobrego i zabili go. Jednak on potrzebnie zmartwychwstał. Jezus wcześniej miał przyjaciela, łazarza. Przychodził do niego na pączki, kawę, herbatę, co tam było jeszcze w promocji, chipsy. Ułaz zmarł, jest nie przed nawet na pogrzeb. Po czterech dniach przed jego wskrzesił z martwych. Widzisz, w życiu tak jest, że w pewnym momencie ludzie rzadko o tym mówią, w pewnym momencie wszystko ci się wali, w pewnym momencie wszystko ci się nie udaje, w pewnym momencie wydaje się, że już a nawet nie wydaje się, ty jesteś pewien, że już nic z tego nie wyjdzie. Zawsze jest tak. Im większa wizja, tym bardziej spektakularna wydaje się śmierć tej wizji. Musisz przejść ten moment. Jeżeli przejdziesz ten moment z postanowieniem, może i to umarło, ja jednak spróbuję to wskrzesić z martwych. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, możesz powiedzieć, boże, nie wiem dlaczego to umarło, ale ty możesz wszystko wskrzesić z martwych. Mogę ci się stać jedna z trzech rzeczy. Albo, okaże się, że nie da się tego wskrzesić z że to był chybiony pomysł i po prostu masz informację zwrotną. To nie jest dla ciebie. Może być tak, że z tego wyklaruje się coś nowego, czyli próbowałeś coś tam zrobić, widzisz, że to nie wychodzi, ale zobaczyłeś, że można coś innego z tego wyciągnąć. Albo trzecia rzecz, wychodzisz stąd wzmocniony i wtedy dopiero jest impet, wtedy dopiero jest siła, wtedy dopiero jest po prostu, płyniesz jak na fali. Dlatego tak ważne jest, zawsze jest za wcześnie, żeby się poddać. To jest jedna z genialnych myśli. Zawsze jest za wcześnie, żeby się poddać. I z tymi słowami Cię zostawiam. Dzięki za wysłuchanie audycji. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy? Ja! Słuchajcie kontestacji!